propos, pani Wędzikowskiej, która dodała taki wpis, pozwolę przeczytać. Byłam poniżana, gnębiona. Ja znam ten wątek, znam tę sytuację, znam wypowiedź Ani. I tak naprawdę ja mogę powiedzieć tylko w swoim imieniu i powiedzieć tyle, że mnie nic takiego w mojej stacji nie spotkało. Ja nie mam na co narzekać. Też nie znam sprawy ze strony Ani. Też w tej redakcji nie pracowałam. Akurat robiłam dla nich prognozy wyjazdowe, często w ramach takiego zastępstwa. Ale myślę, że musimy być ostrożni, jeżeli chodzi o wydawanie opinii zarówno na jedną czy drugą stronę, bo jeżeli sami w tym nie byliśmy, to naprawdę trudno na ten temat się wypowiedzieć. Ja absolutnie neguję jakiekolwiek zachowania mobbingujące, nie tylko jeżeli chodzi o miejsca pracy, ale też w szkołach, bo tego też jest mnóstwo. Nawet dziś rozmawiałam ze znajomą, jak jej syn jest mobbingowany w szkole i że też warto zwracać na to uwagę, mówić o tym głośno, zgłaszać w odpowiednim momencie, nawet kosztem tego, że stracimy pracę na przykład, ale już teraz czasy są takie, że nie możemy siedzieć cicho. Musimy po prostu na bieżąco reagować, by też móc takie problemy rozwiązać. Zachęcam Was bardzo gorąco do oglądania przeambitni.pl. Pamiętajcie, łapki w górę, nie chcemy łapek w dół i koniecznie subskrybujcie. To jest takie bardzo trudne słowo w moim wieku, ale bardzo ważne. Subskrybujemy wszyscy.